Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wodniki na czytaniu tygodniowym od 27 września do 3 października bieżącego 2021 roku. Karty są już potasowane, już je przekładam. I kochani, patrzymy, co tam ciekawego nadchodzący tydzień dla Was zapowiada. Poniedziałek. As mieczy, wtorek. Osiem buław, środa. Paść denarów, czwartek, as kielichów, piątek, królowa denarów, sobota, sześć kielichów i niedziela, królowa mieczy. No, bardzo ładny tydzień. No i w tle 10 denarów. Kochani, no, piękne czytanie. Bardzo się cieszę. Spokojny, rodzinny, bezpieczny, stabilny tydzień. Na pewno praca i finanse bardzo dobrze. Dużo takich miłych niespodzianek, spotkań w miłym towarzystwie, przyjaciół, rodziny. Dużo szczęścia, dużo satysfakcji, dużo spełnienia. No i zrealizowania jakiegoś swojego celu, jakiegoś swojego marzenia, zwłaszcza w czwartek, kochani. To będzie jakieś piękne wydarzenie. No może macie jakieś swoje święto, imieniny, bądź ktoś zrobi Wam niespodziankę. Dostaniecie jakiś piękny prezent, może partner wyzna miłość, oświadczy się. Ale po kolei. Moi kochani, poniedziałek, as mieczy. As mieczy, taki bardzo, bardzo udany dzień. Dotrą do Was jakieś wiadomości, ewentualnie Wy podejmiecie jakieś decyzje. To jest dobry dzień na podpisywanie wszelkiego rodzaju dokumentów, ważnych umów, przeprowadzenie transakcji, przedłużenia umowy, ważna rozmowa w sprawie pracy bądź podwyżki, awansu. Co jeszcze? As mieczy odcina nas od wszelkich problemów i otwiera drogę ku zrealizowaniu nowych jakichś naszych celów, jakichś działań, które wcześniej sobie głęboko przemyśleliśmy, zastanowiliśmy się. Jest to też dzień na zdawanie egzaminów. Dobry dzień, tak? Na jakieś przemowy, wygłaszanie swojej opinii, no jakieś poważne negocjacje, rozmowy, ważne rozmowy też w związkach. Będziecie świadomi swoich decyzji. Wszystko będzie takie jasne, czytelne, klarowne. Mogą do Was dotrzeć jakieś dobre wiadomości, na które czekacie. Ewentualnie te wodniki, które szukają pracy, w poniedziałek będą na rozmowie o pracę. We wtorek będzie już wiadomość zwrotna, że tą pracę dostaliście. Bardzo będziecie zadowoleni z tej wiadomości i myślę, że już od środy tutaj zaczynacie pracę. Co jeszcze? No, w poniedziałek można załatwić jakąś sprawę urzędową, można coś wyjaśnić. Właśnie podpisać jakieś umowy, bądź zapytać o coś, co nas nurtuje. Naprawdę będziecie tutaj bardzo tacy otwarci na zdobywanie też wiedzy, dowiadywanie się pewnych rzeczy i ta komunikacja będzie bardzo taka czytelna, bardzo otwarta. Łatwo będziecie nawiązywać kontakt z rozmówcą, nie tylko monolog, ale też właśnie dialog, taka fajna rozmowa, dyskusja, omówienie czegoś. Ważne jakieś projekty, nad którymi trzeba się zastanowić, no i będziecie podejmować jakieś decyzje i głośno o nich mówić, tak? Czyli nie tylko przemyślenia, ale też mówię od razu, co myślę, jakie mam plany, jakie mam zamiary. Chcę coś nowego rozpocząć. We wtorek 8 buław, bardzo aktywny dzień, obfitujący w dobre wydarzenia. Cały tydzień jest rewelacyjny, ale wtorek, no, jakaś wiadomość, na którą czekacie, bardzo Was ucieszy. Efekty jakiejś rozmowy, właśnie negocjacji, współpracy. Pojawiają się nowe pomysły, jesteście bardzo zaangażowani, zmotywowani, żeby działać dalej, żeby się rozwijać, żeby iść szybciutko za tą dobrą pasą, która być może pojawiła się w Waszym życiu. Więc od razu mówię, te wodniki, które szukają pracy, znajdą tą pracę, te wodniki, które starają się o przedłużenie umowy, awans, podwyżkę, będzie ta podwyżka, szef doceni Wasze
starania tutaj doceni Wasze umiejętności. Może to nie będą jakieś wielkie pieniądze, ale jakieś tam Wam dorzuci jako nagroda właśnie za Wasze staranie, za to, że się angażujecie i może zawsze na Was polegać. Te wodniki, które mają własną działalność gospodarczą, myślą nad jakimś nowym projektem i bardzo będą chciały szybko go zrealizować, więc tutaj nawiązywanie jakichś nowych kontaktów, być może praca przez internet, być może właśnie jakieś nowe źródła, z którymi możecie współpracować, kontrahenci, biznesmeni, firmy, które mogą na jakiejś płaszczyźnie tam z Wami razem sobie działać. Więc odbierajcie telefony, odbierajcie maile, bo dużo się będzie działo i naprawdę możecie nawiązać fajną współpracę. Być może Wy świadczycie fajne jakieś usługi bądź produkty, nie wiem, zajmujecie się jakimś handlem, coś, co przyciągnie uwagę klientów, osób zainteresowanych współpracą z Wami, tak? I to naprawdę będzie taki, no, piorunujący odzew, dużo zapytań, dużo właśnie jakichś takich informacji i rozwój całej sytuacji, tak? Dobrze, co w związkach, kochani? No w związkach myślę, że tutaj jest wszystko tak, jak powinno być. Jesteście czytelni względem siebie, więc nie ma tutaj żadnego fałszu, żadnego okłamywania siebie, żadnych tajemnic. Bardzo się szanujecie, mówicie sobie o wszystkim, zwierzacie się i można powiedzieć, że i wodnik wszystko wie na temat swojego partnera i partner wie o wodniku. Nie ma żadnych właśnie jakichś takich, no, sytuacji między Wami, które by budziły wątpliwości. Jeżeli nawet coś się dzieje nie tak, to no, siadacie do stołu, rozmawiacie i staracie się przedyskutować to i w jakiś sposób kulturalny na poziomie to rozwiązać. Zobaczmy w środę. W środę paść denarów, więc tutaj jakieś drobne inwestycje finansowe. Może jakiś biznes związany z panną. Niektóre wodniki być może zainwestują sobie jakieś pieniążki, może kupią sobie coś ładnego, może jakieś zakupy dla dzieci, z dziećmi gdzieś pojedziecie, nie wiem, już pomyśleć o jesieni, zimie, może jakieś buciki, może jakieś zimowe okrycia wierzchnie. No tak, i daję tylko przykład. Te wodniki, które mają dzieci i zauważycie, że dziecko wykazuje pewne zdolności, czyli ma talent na przykład plastyczny, muzyczny, bądź no, jest bystre, wysportowane interesuje się jakimś sportem, zainwestujcie tutaj, kochani, w swoją pociechę, zapiszcie na jakieś dodatkowe zajęcia, gdzie będzie mogło sobie te swoje talenty, umiejętności szlifować i rozwijać. Ogólnie zwróćcie w środę uwagę na dzieci, żeby przypilnować ich w lekcjach, być może coś pomóc, być może będzie jakaś praca domowa, zwłaszcza te zajęcia plastyczne, techniczne, gdzie dzieciakom trzeba pomóc troszeczkę i wesprzeć ich w nauce, może jakieś zadania domowe. No w tym dniu mogą potrzebować Waszej pomocy, więc zainteresujcie się, kochani, i no wspierajcie najbardziej, jak możecie, tak? Co w związkach? W związkach okej, no wszystko jest tak, jak powinno być. Widać, że się angażujecie, widać, że się staracie. Samotne wodniki mają szansę poznać kogoś przez internet, jakąś właśnie zodiakalną pannę, byka bądź koziorożca. Będzie to młodsza od Was osoba. No i jakoś sytuacja się tutaj będzie fajnie rozwijać. Jeżeli nie młodsza, to może być to na przykład osoba, która ma dziecko na wychowaniu, tak? Z poprzedniej relacji, ale Wam to nie będzie przeszkadzać. Te wodniki, które są w związku takim, no, z nie za długim stażem, pomyślą o kroku dalej, no i tutaj mogą się szykować jakieś zaręczyny, jakieś oświadczyny, już chęć zamieszkania ze sobą, już wejścia w kolejny etap tego związku, więc na pewno będzie miło i sympatycznie. No i co, kochani, jeszcze w tą środę? Jeżeli myślicie o jakiejś pożyczce, bądź jakichś właśnie takich
drobnych jakichś zakupach, które planowaliście od kilku dni, bo tak jak widzę tutaj poniedziałek, to zrobicie sobie taki harmonogram, wyjmiecie swój kalendarz, grafik i będziecie sobie planować, co na każdy dzień macie zaplanowane, więc tutaj jeżeli jakieś drobne zakupy, no czy to z dziećmi, czy sami, to może kupicie sobie coś ładnego. Co w czwartek? No w czwartek piękny, sympatyczny dzień, naprawdę bardzo pozytywny. Dobry na załatwianie wszelkiego rodzaju spraw, wiele niespodzianek, uda się zrealizować wszelkie jakieś inwestycje, jakieś transakcje, wszelkiego rodzaju sprawy, miłe spotkanie, może być jakieś spotkanie niespodzianka. Będziecie bardzo szczęśliwi w tym dniu, ktoś Was doceni, ktoś może wyzna miłość, zaproponuje małżeństwo bądź partnerstwo. Wyzna swoje uczucia, no jest to karta miłości, początków zakochania, ewentualnie no wielkiej przyjaźni bądź takiego też spokoju, spełnienia, że wszystko mi się udało, że jestem szczęśliwa. Naprawdę wodnik w czwartek będzie ogromnie tryskał energią, będzie skakał do góry, no wydarzy się coś, co po prostu doda Wam skrzydeł i poczujecie, że jesteście naprawdę bardzo szczęśliwi. No, uśmiech nie będzie Wam schodził z ust. Dzień obfitujący w wiele niespodzianek i pozytywnych wydarzeń dla wodnika, więc tutaj cokolwiek, czy spotkanie, czy jakaś transakcja, czy miła atmosfera w pracy, może właśnie jakaś podwyżka, może awans, no coś się spełni, nad czym od dłuższego czasu myśleliście. Może być to związane z pracą, bo po bokach mamy denary, ale niekoniecznie. Może chodzi o dzieci, może o rodzinę. Nie wiem, kochani, może być też tak, że niektóre wodniki dowiedzą się, bo na przykład były na wizycie kontrolnej u lekarza, że spodziewają się dzidziusia i rodzina Wam się powiększy, bo w tle mamy właśnie rodzinę. Może chodzi właśnie też o małżeństwo, które też tutaj jest. Te wodniki, które być może myślą o wynajęciu bądź zakupie swojego mieszkania, no też myślę, że jeżeli dotrze do Was jakaś wiadomość, no może gdzieś przez internet wyszukacie jakiejś fajnej oferty, obejrzycie ją w czwartek, zdecydujecie się na nią na pewno, bo to będzie no, mieszkanie, w którym będziecie po pierwsze czuć się świetnie, bardzo taka spokojna atmosfera tego domu, taka aura, która po prostu od razu Was jakoś uchwyci, bardzo pozytywnie wpłynie na Wasze emocje. No i lokalizację, ogólnie metraż, wykończenie. Będziecie bardzo zadowoleni i myślę, że zdecydujecie się od razu. Następnego dnia będziecie chcieli już podpisywać umowę przedstępną. No i właśnie w piątek mamy piątkę denarów, kochani. Więc tutaj jakieś dojrzałe decyzje finansowe, właśnie jakieś większe zakupy, może właśnie związane z mieszkaniem, z domem, bądź coś dla domu. Niektóre wodniki pomyślą o remoncie. Możecie też odwiedzić rodzinę bliskich, bądź Was odwiedzą jakieś miłe spotkanie z rodzicami, z siostrą, z bratem, ktoś, kto jest dla Was bliski. Po pracy myślę, że wodniki zajmą się jakimiś pracami domowymi, skupią się na jakichś takich właśnie porządkach, zajęciem się dziećmi. Może jakieś fajne zakupy, żeby kupić sobie coś ładnego. No jak dostaliście premię, bądź udało się zrealizować jakiś projekt, macie dodatkową gotówkę, bądź dostaliście za coś nagrodę, no to będziecie chcieli ją od razu spożytkować. Królowa denarów rozsądnie wydaje pieniądze, więc tutaj, no i ona ma zawsze pieniądze, więc myślę, że coś ładnego jest w tle. Może sobie sprezentujecie, bo naprawdę zasłużyliście na to, ciężko pracowaliście na ten sukces. Te osoby, które tutaj rozwijają jakiś biznes bądź nawiązują z kimś współpracę, no właśnie dobra jakaś transakcja z kobietą. Może być tak, że też sprzedajecie coś i naprawdę znajdziecie klienta, który nie dość, że będzie zadowolony, że od Was kupił jakąś fajną rzecz, to jeszcze dobrze zapłaci, więc tutaj obie strony będą bardzo szczęśliwe. Kochani, co w sobotę? W sobotę 6 kielichów, więc tutaj odpoczynek, może wyjście gdzieś z dziećmi, albo nie wiem, odnowienie kontaktów z jakimiś bliskimi osobami. Bo tydzień mamy nastawioną na rodzinę, na spotkania, może gdzieś wyjazd za miasto całą rodziną. Jeżeli nie macie dzieci, to może ktoś Was odwiedzi, kto ma dzieci, a może Wasze dzieci podrzucą Wam wnuki, bo będą chcieli załatwiać jakieś sprawy i tutaj też będziecie mieli
możliwość miło spędzić czas z jakimiś maluchami. Sześć kielichów to jest też karta spełnienia marzeń, takiego relaksu, swobody, jakichś miłych, niespodziewanych chwil w tym dniu, serdeczności, miłych spotkań i ogólnie takiej fajnej atmosfery. Samopoczucie będzie Wam dopisywało. No, możecie się momentami poczuć jak dzieci, tacy wolni, beztroscy, szczęśliwi. Być może będziecie jeszcze świętować w gronie najbliższych, celebrować na jakieś tutaj wydarzenie, które w czwartek naprawdę bardzo dużo przyniesie pozytywnych emocji, wielkiej radości. Może jak się zaręczycie najpierw do jednych rodziców, później do drugich, podzielenie się tą nowiną z najbliższymi. No nie wiem, kochani, wiem, że będzie miło i sympatycznie i miło spędzicie tą sobotę. W niedzielę Królowa Mieczy, więc jakieś ważne decyzje, szczere rozmowy. Natomiast może być tutaj też wizyta teściowej bądź przyszłej teściowej. Nie pozwólcie sobie tylko decydować. Natomiast jeżeli to jest Wasza karta, bo to też może być Wasza karta, kochane wodniki, nad czymś będziecie się zastanawiać, coś obliczać, kalkulować, podejmować jakieś decyzje na przyszłość, będą to dojrzałe, świadome decyzje. I karta śmierci, związana ze Skorpionem, bądź ze zmianami, jakie chcecie wprowadzić w Wasze życie. Karta śmierci zapowiada koniec i początek jednocześnie czegoś, więc może być to faktycznie kupno mieszkania, przeprowadzka, może właśnie podpisanie bądź ustne uzgodnienie, że jednak decydujecie się i już załatwiacie od przyszłego tygodnia jakieś dokumenty. Zmiana, jeżeli chodzi o stan cywilny, no właśnie, ważna decyzja, tak, małżeństwo. No i wszelkiego rodzaju jakieś zmiany w pracy, zmiany, które naprawdę zachodzą najpierw w Was, a później mają odzwierciedlenie w Waszej rzeczywistości. Jedyne, na co uważajcie w niedzielę, to żeby nie zmieniło się Wasze samopoczucie. Chodzi mi tutaj bardziej o jakieś takie sprawy z migreną, bólem głowy, światłowstrętem i może jakimś takim bólem gardła ostrym, gdzie nieraz mamy wrażenie, jakbyśmy mieli kaktusa w gardle. Uważajcie na przeziębienia, żeby tutaj negatywnie, może ta wycieczka jakaś w sobotę, nie wiem, gdzieś tam pojedziecie sobie za miasto, może na działkę, gdzieś na wieś do rodziny, jeszcze póki jest ta złota polska jesień, skorzystać z ostatnich promieni słonecznych, to żebyście się tutaj za bardzo, gdzieś tam nie, żeby Was nie przewiało, bo możecie odczuwać to w niedzielę i może się zmienić Wasze po prostu samopoczucie. To by było na tyle, kochani. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie znak ascendentalny i ja Wam życzę cudownego, wspaniałego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.